Yo, hojcie, siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z MTA, oczywiście na For Life'ie. Muszę być dzisiaj delikatnie ciszej, także wybaczcie, bo jak już, w sensie, możecie nie widzieć, bo jak wam tu, o, zaprezentuję, praktycznie 23, także muszę być delikatnie ciszej, ale to nie przeszkodzi w nagraniu tego odcinka. Co w dzisiejszym odcinku? Przygotowałem dla was całkiem przyjemną furę, a mianowicie jest to ZR-ka 250 DSDR. Tak, ZR-ka 250 DSDR. Dużo o niej wspominałem. Musiałem przez to sprzedać parę innych samochodów. Czy to się opłaciło? Zobaczymy. Kolejna fura na projekt. Helionik praktycznie skończony. Wiem, że mieliśmy zacząć EXO, ale pojawiła się możliwość właśnie zakupienia tej fury. Jest to chyba 10 czy tam 11 fura dostępna dla graczy, czyli też tam dosyć nieźle. Jedna z tych pierwszych. W ogóle tych furek jest w okolicach 30 może sztuk na serwerze, z czego się bardzo cieszę. Jest to dosyć, czy to unikalny, no dosyć taki niepowtarzalny samochód. Mam go w silniku 1.6 oczywiście. Mamy UPA 1 i strasznie, ale to strasznie brakuje mi tutaj UPA 2. Patrzcie, jak to jeździ. Tym się nie da panować. Tak szczerze powiedziawszy, to ja teraz go zgaszę i pojedziemy bez UPA. Czemu? Bo z UPA 1 na śniegu, z napędem tylko na tył, tym się nie da jechać. To do 210 pali gumę. Dlatego no czekam na UPA 2. Raczej jeszcze nie w tym odcinku, bo jak widzicie, na koncie 160 tysięcy, za dużo nie mam. Mam jeszcze tam ze 2 czy 3 samochody na sprzedaż, jakieś tam mniejsze. Także kasa oczywiście będzie na przyszły odcinek, a dzisiaj właśnie zamontujemy tylko lampy. Tak, tylko na lampy mnie dzisiaj stać. Mógłbym sobie oczywiście zamontować same upy, byłby już flup, ale myślę, że trudniej mi będzie uzbierać na same lampy niż później na pojedyncze upy. Dlatego taka decyzja, a nie inna. Oczywiście skoczymy sobie do San Fierro, tam sobie na komponentach zamontujemy owe lampki. Też dużo myślałem nad samymi lampami, bo uważam, że to będzie projekt na dłużej, jak już wsadzę tyle kasy w tą furę, a jest naprawdę, naprawdę przyjemna fura. Tak jak wam ostatnio w odcinkach mówiłem, czaiłem się na coś 2.2 do miliona, no a wyszło tak jak wyszło. Kupiłem 1.6, cena blisko 800 tysięcy plus minus, także tutaj auto naprawdę, naprawdę w srogiej cenie. Jak oczywiście za 1.6, a w ogóle jeszcze tak nawiązując, to wielkie pozdrowienia i tutaj podziękowania dla Adriana Mazda Lover, może niektórzy znają, ma on naprawdę fajną właśnie ZR-kę, taką właśnie jak ta DSDR, tylko w silniku 2.0, którą dał mi się przejechać i tak szczerze powiedziawszy, to deczko się zakochałem, dlatego sobie tą furę sprawiłem i tak dużo ostatnio o niej gadałem, tym to właśnie jest spowodowane. Jeszcze co do samych odcinków, chciałem wam tutaj tylko napomnieć, że w tym tygodniu muszę nagrać jakieś 2-3 odcinki na zapas, także troszeczkę będzie właśnie odcinków nie tylko z MTA, tak jak mówiłem, z technologią. Czemu? Tak, ktoś widział mojego vloga, czeka mnie zabieg, na który idę w przyszłym tygodniu, także nie będzie mnie tydzień, może dwa, bo nie wiem jak tam później będzie to wyglądać, także tutaj wam od razu mówię. Więcej info może będzie na jakimś Instagramie, coś wam będę może wrzucał, także tam możecie oczywiście mnie zafollowować, wszystkie linki oczywiście w opisie, na Discordzie też wam może wrzucę jakieś info co i jak, ale myślę, że za jakieś 2 tygodnie będziemy widzieć się na nowo właśnie z nową energią. A więc dobra, dolatujemy, nie wiem czy już zacząłem temat czy nie, ale mniejsza z tym. Co do samych lampek, dużo myślałem, no i coś tam wymyśliłem. Myślałem właśnie nad czymś niebieskim, ale stwierdziłem, niebieskich mam już strasznie dużo na podwórku. Później przyszedł czas na żółte. Tak mnie natchnęło na właśnie żółte jakieś. Coś typu, nie wiem, karoty żółte. No niezbyt. Ostatnio, teraz właśnie w tym momencie, mam ochotę na pomarańcz. Tylko boję się, że ten pomarańcz będzie za jasny. I tutaj przychodzi coś takiego jak mahoniowy i herbaciany. I tutaj mam bardzo, bardzo, ale to bardzo duży dylemat. Nie sprawdzałem tego w podglądzie i tutaj boję się, że przewalę, ale bardziej skłaniałbym się chyba na mahoniowy. Chyba na mahoniowy. Mahoniowych lamp chyba jeszcze nigdy nie montowałem. Herbaty montowaliśmy chyba do flesza kiedyś, także herbaty albo były po prostu już we fleszu. Także zamontujemy te mahoniowe. Także 3, 2, 1, 160 tysięcy poszło, a my sprawdźmy, jak to się będzie prezentować. Czy felgi zostaną, też nie wiem, nie wiem jak to jeszcze będzie wyglądać, pewnie jeszcze coś pokombinuję, chociaż te też nie wyglądają źle, te insygnie właśnie, ale kojarzą mi się bardzo z jakimiś upalanymi BMW-kami i gruzami po prostu, także chyba zmienimy na coś bardziej gustownego, możemy to tak nazwać, a więc podjedźmy sobie, od nawet pojazdy w podobnych kolorach stoją i sprawdźmy, jak owe mahoniowe lampy się prezentują. Włącz. No kurde, powiem wam,
na taki efekt liczyłem. Ale jeszcze, jak tu jesteśmy, to możemy sobie chyba, o ile dobrze pamiętam, w niedużych pieniądzach zmienić rejestrację, bo mam tutaj jakąś rejestrację zamontowaną, niezbyt mi ona siedzi, także przywróćmy sobie ID. Zapewne w którymś z niedalekich odcinków sama tablica się pojawi, także co? Tutaj sobie zjedźmy, dajmy przywróć standardową. Oj, chyba jednak kosztuje tysiaka. To dobra, tego tysiaka sobie zostawię, myślę, że stówkę. Stówkę jeszcze symboliczną bym dał, ale nie tysiaka, bo dołożę tak naprawdę troszeczkę i mam swoją indywidualną. Także to pewnie w którymś z następnych odcinków. Co do samego domku, domek oczywiście sprzedałem, tak, kolejny domek sprzedałem. Co mnie też skłoniło? No ta zederka, bo ostatnio bardzo duży wysyp był właśnie zederek na giełdzie i stwierdziłem, czemu by nie zederkę. Bardzo długo szukałem, bardzo chciałem ową zederkę, pojawiła się nawet zederka 2.2 na giełdzie, lecz no wtedy nie było mnie stać. To mnie strasznie bolało, ale w niedalekim odstępie czasowym pojawiła się właśnie ta sztuka, którą zakupiłem, tak jak mówiłem, jest to w okolicach 10-11 sztuki aktywnej na serwerze, dostępnej dla graczy, także z tego powodu się cieszę oczywiście. W międzyczasie, pewnie pomiędzy odcinkami, zamontuję sobie tutaj upad trójkę, nie wiem czy to będę nagrywał czy nie, upad dwójkę, bym mógł tym po prostu normalnie jeździć, także tutaj wam od razu powiem, żeby później nie było zdziwienia, czemu nagle jest up 2, z tego powodu, ponieważ nie da się tym jeździć, a więc możecie dać znać, jak wam się owa zederka podoba. Jest tutaj oczywiście VMAX na poziomie 210 na godzinę, 1.6 oczywiście i up 1, także nie jest źle, tylko tak jak mówię, te napędy mnie strasznie bolą, ale to będziemy myśleć za niedługo. Dobra, a więc zjedźmy sobie tutaj na parking, zobaczmy jak to się prezentuje. Powiem wam, kurde, nawet z tymi felami to siedzi, no nice, kurde, robi robotę. Także tak jak mówiłem, na dole dajcie znać oczywiście, jak wam się fura podoba, jak wam się odcinek spodobał oczywiście. Zostawcie subskrypcję, żeby kolejne odcinki was nie ominęły. Także co, widzimy się w następnych produkcjach. Trzymajcie się, na razie, cześć, hejos!